Witaj, nazywam się Kamil Kuczyński i dzisiaj chciałbym Ci przedstawić program do nauki i pisania pod tytułem Grammarly.com. Jest to bardzo dobry program, który został zakupiony przez ponad 3 milionów abonentów z całego świata. Na Facebooku posiada 886 349 fanów. Jest używany przez dziennikarzy z takich światowych pism jak Wall Street Journal, Times i Forbes. Teraz pokażę Ci, dlaczego ten program jest taki popularny. Tutaj, jak widzisz, jest krótkie wyjaśnienie i dłuższe wyjaśnienie. Przeważnie wystarcza krótkie, ale czasami dłuższe się tak samo przydaje. Tutaj akurat program sprawdza stronę bierną. Jest ona bardzo niepożądana w tekstach, ponieważ jest trudniejsza do czytania i przeważnie powinno jej się tylko używać w tekstach oficjalnych, aby brzmiały one o wiele bardziej uroczyście. Tutaj Grammarly sprawdza literówki, natomiast tutaj masz styl pisania i tutaj także, które słowo lepiej pasuje. Na górze możesz także wybrać jeszcze, jak chcesz sprawdzić tekst, pod jakim kątem, czy pisma akademickiego, czy normalnego, czy jeszcze jakiegoś tam innego. Jest około 5-6 opcji. Jest to także bardzo dobra opcja dla nauczycieli, ponieważ sprawdza wszystkie kopie. Czy skopiowane treści, czy nie zostały gdzieś ściągnięte i przepisane. Tutaj teraz widzisz instalację Grammarly na Microsoft Word. Jest ona bardzo łatwa i prosto wytłumaczona. Tutaj masz pokazane wszystkie poszczególne kroki. Instalacja jest też bardzo prosta, sprowadza się tylko do naciskania dalej, dalej, dalej. Muszę powiedzieć, że korzystanie z Grammarly w Microsoft jest o wiele łatwiejsze i wygodniejsze niż na stronie internetowej ich. Tutaj masz ten sam szkic co poprzednio. To jest ten szkic niesprawdzany, który ja pisałem na szybkiego. Tutaj masz pokazane ostrzeżenie, że podczas sprawdzania tekstu nie zapisuje się on automatycznie i trzeba go zapisać ręcznie. Następnie trzeba się zalogować do swojego konta na Grammarly. Po zalogowaniu pojawia nam się oto taki pasek boczny. W pierwszym sprawdzamy błędy gramatyczne i literowe. W drugim jest pokazane słownictwo, a w trzecim plagiaty. Tutaj możemy, jeżeli coś jest dobrze, to możemy to zignorować. To strzałkami przechodzimy do sprawdzenia kolejnych błędów. Tutaj można się cofnąć, tu jest do przodu. Tutaj jest także na dole krótkie wyjaśnienie. Tutaj możemy zastąpić słowo, które często występuje w tekście jakimś innym słowem. Na te synonimy trzeba czasami uważać, ponieważ one nie zawsze dokładnie pasują do kontekstu zdania. No to jest niestety tylko maszyna, ale jest bardzo sprawna, co Ci zaraz udowodnię i pokażę. Szczerze mówiąc, to byłem nawet zaskoczony. Któregoś dnia postanowiłem przetestować ten program na stronie HubPage. Jest to strona o bardzo wysokim standardzie pisania. Tam nie można pisać, jeżeli Twoja angielszczyzna nie jest bardzo poprawna. Jak widzisz, mój artykuł tutaj został
zaakceptowany. Musiałem go wielokrotnie poprawiać, bo też nie znałem ich wszystkich standardów na początku, ale na samym początku nie pasowała im moja angielska gramatyka. Tutaj masz pokazane wszystkie wymagania, jakie stawia ta strona, aby artykuł został opublikowany. Jak widzisz, jest tego dużo. Przy szóstce masz szansę na to, że artykuł zostanie opublikowany, ale dopiero ósemka to gwarantuje. Tutaj są kolejne ich wymagania. Natomiast tutaj masz pokazane ich porównanie wyników. Jeżeli twoje tygodniowe wyniki są lepsze niż miesięczne i roczne, to znaczy, że się poprawiasz. Na dole masz też pokazane, z czym masz największe problemy. Jest to bardzo fajne narzędzie, ponieważ bardzo dobrze motywuje do dalszej pracy. Teraz chcę ci pokazać, że Grammarly jest bardzo solidną firmą i że nie musisz się obawiać, że cię będą oszukiwali i że możesz spokojnie skorzystać z okresu próbnego. Tutaj widzisz konto do zarządzania swoją subskrypcją. Po lewej stronie są twoje dane, po prawej są płatności. Na dole widzisz, ile jeszcze zostało okresu próbnego. W normalnym koncie widzisz, ile ci jeszcze zostało czasu używania tego programu. Co ciekawe, dopiero jest 1 październik, czyli do jutra mogę korzystać. Natomiast płatność następuje dopiero 3 października, czyli możesz korzystać całe pełne 7 dni bez obawy, że będziesz wcześniej obciążony bez swojej woli. To pokazuje, jak ta firma podchodzi poważnie do klienta. Natomiast tutaj masz pokazany sposób płatności, a tutaj na dole, że możesz odwołać swoją subskrypcję i że będzie to w terminie. Następnie naciskasz cancel. I pojawia ci się tutaj taka miła informacja. Tutaj firma prosi cię o to, żebyś zostawił swoją opinię, dlaczego nie chcesz dalej korzystać i jak mogą to poprawić. Następnie naciskamy przycisk. I jak widzisz, subskrypcja została bezpiecznie anulowana, możesz spokojnie wykorzystać, jeżeli ci ten program nie przypadnie do gustu. Jeżeli chcesz, możesz także skasować swoje konto razem ze swoimi danymi. Dziękuję ci za uwagę, mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu pod filmem. Dziękuję i życzę miłego dnia.